Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abitara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschniętą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego znów stała się zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzili przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Ksiądz kardynał, nasz biskup, mówił bardzo często o tym, że są tacy, którzy Ciebie chcą słuchać, ale są tacy, którzy chcą słuchać księdza Piotra. Dzisiaj tak się troszeczkę podzieliliśmy, może nierówno. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, abyśmy wspólnie gromadzili się na wspólnocie wiary. I wiadomo jest rzeczą, że dla jednych ja wolę chodzić do jakiegoś innego księdza do spowiedzi, ktoś inny do kogoś innego. Ktoś inny lubi tych słuchać kazań na YouTubie, ktoś znowu innych. Jedno jest pewne, że wszystko to, co chcemy czynić przede wszystkim dlatego, że chcemy jeszcze bardziej kochać Pana Boga. I myślę, że ta główna intencja, z którą jesteśmy, czy tutaj na mszy świętej, czy gdziekolwiek w Polsce, czy gdziekolwiek za granicą, ta wspólna intencja niech będzie ożywiana nieustannie. A ona jest ożywiana, wiemy doskonale, od chwili Chrztu Świętego ponad 1050 lat temu, kiedy ktoś, można powiedzieć, za nas zadecydował, że w naszym narodzie szczególnie będziemy czcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Jego Najświętszą Matkę. Ta modlitwa Bogu Rodzica ciągle nam o tym przypomina. I to są wielkie dary i łaski, które trzymamy w swoim sercu, ale nie trzymamy je dla siebie, tylko chcemy tym się podzielić. Dlatego też bardzo was proszę, żebyście przyjmowali to nasze dzielenie jako akt naszej wiary. Bardzo chcemy wierzyć, bo wiadomo, że to nie jest tak, że mogę powiedzieć, że ja już wierzę i jestem idealny w tej mojej wierze. Bardzo chcemy wierzyć i z wiary to wszystko, co chcemy mówić, chcemy przekazywać, abyście wy nie tylko słuchali, rozważali, ale byście to dalej przekazywali. A wiemy doskonale, że tego nam bardzo, bardzo potrzeba. Na samym początku dzisiejszej mszy świętej przypomniałem ten fakt sprzed 45 lat. Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Któż z nas nie pamięta tych słów? To była wielka modlitwa za nas i dla nas. A jednocześnie w dalszym ciągu, kiedy mówił Ojciec Święty,
to na zakończenie było tej homilii, ale wcześniej powiedział coś, co jest bardzo ważne. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może z siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Ktoś kiedyś mnie nauczył: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak nauczono mnie w mojej rodzinie, w mojej parafii rodzinnej. Ta nauka wywarła pewien wpływ na moje postępowanie. I między innymi wiem, że dzień święty jest świętością. I dzięki Bogu mogę o tym zaświadczyć, że właśnie ten dzień pozwala mi jeszcze bardziej stawać się człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że nie jestem sumą moich przyjemności, ale jestem kimś, kto został stworzony przez Boga, który stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. I ten Bóg człowiek, Jezus Chrystus, przyszedł i powiedział między innymi o takiej zasadzie: pamiętaj, nie jesteś maszyną. Ponieważ pamiętam jeszcze tamte czasy, kiedy Karol Wojtyła, kalwarii zebrzydowskiej, bardzo mocno krzyczał na ten temat do nas mężczyzn. Wtedy byłem chłopakiem, ale z tatą pielgrzymowaliśmy do kalwarii zebrzydowskiej i on bardzo upominał się o to prawo. To były lata 70. Potem już jako papież upominał się nie tylko wobec jakiejś diecezji jednej, ale wobec całego świata. O co upominał się? O to, żeby człowiek nie był trybikiem w świecie, żeby miał swoją godność, żeby każdy wiedział, że ta godność nie bierze się z tego, że ma dużo, albo że jest piękny, albo że jest elokwentny, tylko z tego, że Bóg go stworzył i Bóg go ukochał. Stąd się bierze ta nasza przeogromna godność, która jest, i wierzę, także i do dzisiaj. Potem przez cały tydzień jeździł po Polsce, myślę tutaj o 79 roku, i przyznam się, że najmocniejsze słowa, które mi zapadły do dzisiaj, to są słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II na Błoniach. Mówił takie słowa, które, przyznam się, że myślałem, że inna będzie odpowiedź, bo Ojciec Święty w pewnym momencie powiedział o tym, czym jest dla naszego narodu nauka Ewangelia, i zadał takie pytanie bardzo proste: czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? I przyznam się, że kiedy słuchałem tych słów, to pomyślałem sobie: nie, no przecież nie można. I wtedy Ojciec Święty powiedział tak: oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie zasadnicze: czy wolno i w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaka wartość woli i serca może przedłożyć sobie samemu i bliźnim, rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, aby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat? I potem zadał takie pytanie za Jezusem. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów: czyż i wy chcecie odejść? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich tu zgromadzonych i wobec całych naszych dziejów i całej współczesności, że powtórzy dziś słowa Piotra, słowa, które wówczas były jego odpowiedzią na pytanie Chrystusa: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
I dlatego też dzisiaj, pierwszą niedzielę miesiąca, po prostu pójdziemy. Skracam to słowo dlatego, żebyśmy dłużej może uklęknęli przed tym, przed kim możemy powiedzieć: Ty masz słowa życia wiecznego. Jezusie Chrystusie, nie chcemy odejść. Chcemy widzieć w Tobie drogę, prawdę i życie.